Więc idę dalej, dostać o podróży więcej informacji. Zamiast tego całego badania. Informacje jak nity dostatku pozwolą nam. Na coś w końcu nam pozwolą. A należy w końcu zrozumieć swoją informację wprost! Jesteś jak rzesza tych poddanych koronie. Kiedyś korona miała rękę cięższą. Teraz będzie miała znowu. Na szczęście. Możesz z tą całą swoją biedą wziąć dupę w drogi i zapierdalać sam. Gdzie ja to dzisiaj jest dalej? Ty? Nie jesteś się poddaną na litość Boga. Czujesz się poddany? Tylko wtedy, kiedy mną rządzą. Ja sobie nie pozwolę. Na co sobie niby nie pozwolę? Postanowiliśmy mówić wprost. Wprost w twarz. Podobno w mieście, w którym mieliście już być od dawna, też mówią wprost. Do tego robią wprost. W wyniku czego wyrwali nam się spod kontroli wprost. Bez owijania w dyplomatyczną bawełnę, z której musicie się przed sobą tłumaczyć, jak to jest chodzić w ubraniach szytych pokrwawionymi palcami małych dzieci. Takich na przykład jak to. Ale przynajmniej mam pracę. Ja nie kupię. Wiecie, a ile pana tekstu jest? W sensie, jak mocna jest ta inspiracja, może tak. Znaczy, to nie jest tekst Konrada, to jest tekst inspirowany twórczością Konrada. Nawet nie powiedziałbym, że to jest przepisanie tekstu Konrada, tylko po prostu pewien rodzaj tematyki, pewne jądro, które jest u Konrada, jest jakby dla mnie stało się inspiracją, jakąś takim próbą twórczej zmiany tego, co jest u Konrada. Dużo jestem współczesnych takich odniesień, czyli to mówimy cały czas o takiej współczesności właśnie z tym YouTube'em. No tyle, co można było na próbie podsłuchać. Znaczy, tam są takie dwa plany, bo prowadziłem plan i XIX-wieczny jakoś tam i współczesny. Jakby w pewnym sensie bohaterem tego przedstawienia jest to napięcie pomiędzy wiekiem XIX a współczesnością. I co panu z tego wychodzi? A to proszę przyjść i zobaczyć. Ciężko było z tym tekstem, przy założeniu było, jak w ogóle przebiegały te prace, czy długo trwało napisanie tego tekstu i czy były może jakieś momenty kryzysowe, które ciężko było przebrnąć. No nie wiem, to zawsze jest tak, że wpadasz na pomysł, potem ten pomysł ulega jakimś przemianom. To jest koprodukcja Teatru Kieleckiego z Teatrem IMKA w Warszawie. W zasadzie próby odbywały się w większości w Warszawie. Nie jest to też jakieś długie przedstawienie, wydaje mi się. Trudnością pewnie było to, że staram się zrobić coś na nowo, jakoś inaczej niż robiłem do tej pory. Zawsze to jest obarczone jakimś ryzykiem, czy ten kierunek jest słuszny. A czy widzowie, którzy widzieli inne państwa spektakle, będą zaskoczeni? Będzie właśnie coś nowego? Czy raczej... Proszę zapytać widzów. A jak się pracowało z aktorami z Kieleckiego Teatru? Bardzo dobrze, to są absolutnie wybitni artyści na bardzo wysokim poziomie i w ogóle też teraz od tygodnia ponad jesteśmy w Kielcach i tutaj próbujemy. I to rzeczywiście jest też teatr, który ja pierwszy raz tutaj pracuję i który działa jakoś tak naprawdę jak w zegarku. Mam bardzo zapewniony duży komfort pracy i ze strony zespołu artystycznego, ale też całego teatru.